Do zawarcia sakramentalnego związku małżeństwa przygotowują się następujące osoby. Tomasz Sławomir Kruk, kawaler Zarumia, nasza parafia, i Ewelina Serafin, panna z Huty Komorowskiej, parafia Huta Komorowska. Piotr Janusz Raś, kawaler z Rożniat, parafia świętego Wojciecha w Kawłuszowicach, i Klaudia Magdalena Witek, panna obecnie z Rożniat, jeszcze nie tak dawno nasza parafianka. Zapowiedź. Ja to pójdę na chór, pójdę, potrzebę, zobaczymy. W przypadku Tomka zapowiedź druga, w przypadku Klaudii pierwsza. Jeśli komuś znane byłyby okoliczności, które jako przeszkoda rozgrywająca wiążąc wyżej wymienione osoby zawierane przez nie związek małżeński, czynią nieważne w sumie, to zobowiązany jest powiadomić kancelarię parafialną. Przeżywamy 12. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia przypada we wtorek wspomnienie świętego Alojzego Gonzaga. W czwartek uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. W tym dniu przypada również zakończenie oktawy Bożego Ciała, połączone z błogosławieństwem dzieci, wianków, ziół i kwiatów. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dzień modlitw o świętość kapłanów. W tym dniu w parafiach Wola Baranowska i Sarnów mają miejsce uroczystości odpustowe. W tym dniu z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela, w którym m.in. tytuły Kościół i Nauka, jeden cel, wiara po pandemii, 9 pierwszych szans, najważniejsze, żeby Polska była bezpieczna, sztuka bycia ojcem. Niektóre tylko z tytułów, zachęcam do sięgnięcia po prasę. W zakrystii można natomiast odebrać miesięcznik Mały Gość Niedzielny dla dzieci. Słowa podziękowania kieruję ku rodzicom dzieci, które przeżywały w uroczystość Bożego Ciała swoją rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Dziękuję za przygotowanie świątyni i jej wysprzątanie. Dziękuję również za ofiarę na kwiaty. Bóg zabłać. Serdeczne podziękowania kieruję ku rodzinom z poszczególnych wiosek za przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało, wysprzątanie otoczenia kapliczek, chodnika procesyjnego, za kwiaty, które przystrajały ołtarze, a teraz znajdują się w naszym parafialnym kościele. Wszystkim Bóg zapłać. Dziękuję za uroczystość Bożego Ciała, wszystkim uczestniczącym we mszach świętych, uczestnikom procesji, pocztą sztandarową jednostek ochotniczych straży pożarnej z naszej parafii, wszystkim strażakom, liturgicznej służbie ołtarza, śpiewającym psalm, panu organiście, panu kościelnemu. Dziękuję w sposób szczególny wszystkim dzieciaczkom zaangażowanym w procesy. Bóg zapłać. Dziękuję za ofiary na Kościół złożone w minionym tygodniu. Słowa podziękowania kieruję ku państwu Kazimierzowi Klak z Babul, pani Lucynie Barszcz-Wojciechowskiej z Piechut, panu Henrykowi Uzar z Zarównia i panu Stanisławowi Kmuk z Zarównia. Bóg zapłać ofiarodawcom. Czwarty diecezjalny kongres eucharystyczny dobiega powoli końca. Uroczystości zakończenia tego wyjątkowego wydarzenia rozłożone są na rozpoczynający się tydzień. Każdy kolejny dzień tygodnia to zarazem kolejna ze stacji kongresowych w różnych miejscach naszej diecezji i przeżywana z różnymi stanami. Szczegółowy program wywieszony jest w gablocie przed kościołem. Zachęcam do zapoznania się i do uczestnictwa. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłej Janiny Płaza, zamówiona przez brata Józefa z rodziną. We wtorek w intencji zmarłego Józefa Łącz, zamówiona przez panią Kazimierę Górską. W środę w intencji zmarłego Ryszarda Piechoty, w 30. dzień od jego śmierci, zamówiona przez żonę Stanisławę.
Czwartek w intencji zmarłego Józefa łączy w piątą rocznicę śmierci. W piątek msza święta dziewczynna w 45. rocznicę ślubu państwa Ryszarda i Marii Czechura z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze lata dla jubilatów mszę zamówiły dzieci z rodzinami. W sobotę w intencji zmarłych Wilhelma i Władysławy Małodzińskiej. W niedzielę o godzinie 8 w intencji zmarłych Władysława, Janiny i Krystyny Łącz. O 10.30 w intencji zmarłej Stanisławy Malinowskiej. Przez cały tydzień odprawiane są msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Józefy Klak, Władysławy Babula i Mariana Skowra. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.